Boże Narodzenie to wyjątkowy czas, na który wszyscy z niecierpliwością czekamy cały rok. To czas pełen spokoju, ciepła i radości, kiedy gasną wszelkie spory, zapominane są urazy, a miłość i wsparcie ze strony bliskich otulają nas swoją intensywnością i pięknem. Niestety nie zawsze i nie każdy doznaje domowego ciepła od swoich najbliższych. Stąd też tak bardzo ważne jest, aby w tym szczególnym czasie dzielić się dobrem i życzliwością z innymi, a uszczęśliwianie dzieci powinno stanowić priorytet wszelkich działań. Dlatego Zarząd i Rada Powiatu Kozienickiego wspólnie z pracownikami Starostwa Powiatowego w Kozienicach, Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach oraz z Zespołem Szkół nr 1 imienia Legionów Polskich w Kozienicach i Zakładem Karnym w Żytkowicach postanowili obdarować świąteczną paczką wychowanków placówki socjalizacyjnej Panda. 17 grudnia starosta kozienicki Andrzej Jung, wicestarosta Józef Grzegorz Małaśnicki, porucznik Paweł Wójcik z Zakładu Karnego oraz przedstawiciele Starostwa Powiatowego i Zespołu Szkół nr 1 odwiedzili podopiecznych Pandy. Postanowiliśmy w tym roku także przyłączyć się, by święta Bożego Narodzenia upłynęły Wam w radosnej atmosferze. Radosna atmosfera będzie wtedy, gdy każdego będzie coś cieszyło. Staraliśmy się sprawić niespodziankę wszystkim. Czy się uda? Ocenicie, jak odpakujecie prezenty. Na święta Bożego Narodzenia wszystkim życzymy zdrowia, spokoju, radości, ciepła, miłości. A na nowy rok realizacji wszystkich planów jesteście wspaniali, musicie o tym pamiętać. Wszystkiego najlepszego. Wesołych świąt, szczęśliwego nowego roku. Jak pan starosta tutaj powiedział, cieszymy się, że po raz kolejny możemy się przyłączyć do tej pięknej akcji, w której możemy pomagać i nieść dobro drugiemu człowiekowi. I mam nadzieję, że ta akcja będzie kontynuowana każdego roku. I moi mili, z uwagi na zbliżające się święta, chcielibyśmy tutaj w imieniu pana dyrektora Zakładu Karnego w Żytkowicach życzyć wam wesołych, spokojnych, radosnych świąt. No i szczęśliwego nowego roku, aby ten nowy rok przychodzący był jeszcze lepszy niż ten, który nam mija. Także jeszcze raz wesołych, spokojnych świąt Waszego Narodzenia. Również życzymy Wam wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku. Dziękuję starostwu, że pamiętało o nas już kolejny raz, ale dziękuję również wszystkim jednostkom Starostwa Powiatowego, które włączyły się do akcji. Dziękuję zarządowi, dziękuję radnym, pracownikom, wszystkim wydziałom starostwa. Cieszę się, że ta magia świąt zbliża nas wszystkich do siebie, a nam dzięki temu żyje się o wiele lepiej. Życzę wszystkim zdrowych, spokojnych, radosnych świąt. Niech dobro do Was wraca. Wśród przekazanych prezentów znalazły się m.in. artykuły gospodarstwa domowego, artykuły spożywcze, słodycze, kosmetyki, ubrania, zabawki i wiele innych niespodzianek. Do otwarcia upominków dzieci przystąpiły z wielką radością, zapałem i uroczą niecierpliwością.